Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gotuj z Leśniczówką. Dziś jesteśmy w Szczecinie, w restauracji Evil. A co będziemy tu robić? No cóż innego możemy robić w Evilu? Będziemy robić stejki. Kto będzie robił te stejki? Te stejki będzie robił wyjątkowy człowiek, którego za chwilę poznacie. Ten człowiek postawił wszystko na jedną kartę, na najlepsze steki w Polsce. Te steki możecie zjeść w Gdańsku, w Poznaniu i właśnie tu w Szczecinie. Ja przywiozłem ze sobą trochę dziczyzny, czyli przywiozłem dobrą polędwicę z jelenia, trochę kiełbaski, trochę chorizo z leśniczówki, trochę dzikich innych wyrobów, a oprócz tego zabrałem coś, co zostało mi z mojej wyprawy do Krościenka, czyli mam ze sobą przepyszny ser od Jarka Buczka i jego czosnek niedźwiedzi. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was zatem, idziemy na kuchnię. Słuchajcie, no i jesteśmy na kuchni chyba najbardziej szalonego szefa kuchni, a bardziej gastronoma w Polsce, najbardziej zalatanego. Ten człowiek co chwilę odbiera telefon. Piotr Timi Piotrowski, to on dzisiaj zajmie się naszym mięsem. Piotr, kawał polędwicy z jelenia. Tak. Będziemy robić steki? No będziemy robili, tylko tak coś zastanawiam, bo po prostu nie mamy za dużo przypraw. Będziemy robili tymi przyprawami, które mamy w domu, czyli mamy sól, pieprz, rozmaryn, ewentualnie pieprz marynowany. Aha. Spróbujemy zrobić coś z tego, tak? Bo no, nie mamy chyba żadnego jałowca i tak dalej. Ale to dokładnie, bo nie chcemy tego smaku zniszczyć, tak? No właśnie. Dlaczego rozmaryn? Rozmaryn dlatego, żeby zabrać ten smak, posmak tłuszczu i tak dalej, żeby zostawić tylko sam smak tego bezpośredniego mięsa. A resztę, no to chyba raczej każdy ma to w domu, a jak nie ma, to zapraszam do nas, zawsze mu coś możemy sprzedać. Słuchajcie, i to jest to, co powiedziałem na początku. Trzy restauracje w Polsce. Gdańsk, Poznań i Szczecin. Tak, teraz najprawdopodobniej najlepsze steki. Miałem kiedyś okazję, co prawda nie było tam Piotra, miałem okazję być w Poznaniu, spróbować steków, były bardzo dobre. Czy w Szczecinie z naszej polskiej dziczyzny będą tak samo dobre? Nie chcę zachwalać, ale wydaje mi się, że tak. Mamy tam jakiś tych testerów, prawda? Na mamy sali, już testerów, którzy tam jedzą, słuchajcie. Czekają, oprócz tego mamy kiełbasę grillową, białą kiełbasę, mamy takie dżdżownice i mamy chorizo. Wszystko w rękach tego oto człowieka. Co dziś zagości na talerzu w restauracji Evil w Szczecinie? Dziczyzna, ale też pokażemy Wam, jak zrobić dobrego steka, w miarę dobrego steka, najlepiej jak będziecie potrafili, na podstawowej, na zwykłej patelni, na zwykłej waszej zwykłej kuchence. Żadne patelnie grillowe, po prostu będziemy robili tak, jakbyście chcieli to zrobić w domu, na szybkiego. Zaczynamy. Zaczynamy. Ściągniemy to mięso, które zostało na tym, na błonie i możemy z niego zrobić naprawdę mega tatara. To jest najdelikatniejsze mięso, które zostało nam w tym momencie, tutaj przy tym. My akurat z polędwicy wołowej, która jest u nas, robimy chili con carne, także te błony tak samo idą do tego chili, zagęszczają nam to, bo tam jest kolagen, bardzo dużo kolagenu, który nam po prostu fajnie zagęści to. To co, gdzie mamy tatara? Masz ochotę? No. Słuchajcie, ten człowiek pyta, czy ja mam ochotę na tatara. No. Piotr, ja ci powiem tylko tyle, nie? Zobacz, ja no, tak obejdę no, ciebie z jednej dobrze. Strony, ty mi mówisz, czy ja mam ochotę na tatara, ja tu biorę swoim nożykiem, wykrawam coś takiego i ja to już jem. Przecież nie ma nic wspanialszego niż prawdziwe, dzikie, surowe mięso. Mam nadzieję, że w ciąży nie jesteś. Schudłem ostatnio kilkanaście kilo, ale widzę, że to jeszcze do twojego płaskiego brzucha mi brakuje. Ale obiecuję, że następnym razem, jak się spotkamy, być może w Gdańsku albo w Poznaniu, bo w sumie z Zielonej Góry do Poznania mam bliżej, tak. To mój brzuch będzie trochę mniejszy. Jezu. I pamiętajcie, robiąc tatar, zawsze trzeba go siekać. Każda maszyna ma tarcia. Jeżeli jest tarcie, jest ciepło. Jeżeli jest ciepło, wpływa to na mięso, czyli gotujemy mięso. Jeżeli chcecie tatara z mięsa gotowanego, rosołowego, proszę bardzo. Ale jeżeli chcecie z mięsa surowego, to jest najbardziej. No i widzicie, i tak to właśnie z Piotrem jest. No, wie wszystko i bardzo dobrze. Dlatego, że ja jestem technik mechanik silników spalinowych, nie jestem kucharzem, także akurat o tarciu dużo wiem. I o to w tym wszystkim chodzi. Kurde, nie zabrałem noży, wiesz, pił naostrzonych z tego. Spokojnie. Z Gdańska, te by szły do ostrzenia. Mięsko pierwsza klasa, słuchajcie. Słuchajcie, i to tak właśnie jest, nie? Z błony, z mizdry pościągane kawałki mięsa, które czasami jest tak, że ktoś
obcina tą błonę niedokładnie i wyrzuca. Nie, ja to celowo zrobiłem niedokładnie, dlatego że po prostu mówię, chcieliśmy to zrobić, tak? Nie robimy tego. Nawet to wrzucamy, możemy bulion świetny na tym zrobić, tak? Że tutaj nie ma czegoś takiego, tu nie ma strat, tak? Że się tak brzydko wyraża. Super. My tniemy akurat w to w kawałki, wkładamy do naszego chili con carne. Nasze chili con carne zrobione z dużych kawałków polędwicy, z dodatkiem czarnej czekolady i wędzonej śliwki na barbecue, naprawdę petarda. Później tam ci spróbować, oczywiście jak zasłużysz. Kurczę, nie będzie łatwo z moją dietą, ale moja dieta jest taka, ale że tam mogę jeść mięso. Super, mąki, dlatego, że idealne. Zrobiliśmy w ten sposób, że każdy produkt, który robimy tutaj, i staramy się robić tak, że mamy 46 naszych sportowców, wspieramy z różnych tam z dziedzin, między innymi z tych sportów walki. Super. I niestety oni mają diety, tak? Tam nie mogą za bardzo szaleć z tymi przetworami mącznymi, dlatego wycofaliśmy całkowicie z naszego chili con carne elementy mąki. Zagęszczamy to, rozgotowując białą fasolę, cebulę i właśnie takie kawałki. Słuchajcie, idealny zagęstnik. Ja wam powiem tylko tyle. U Piotra na kuchni nie ma miękkiej gry, bo tu muszą pracować naprawdę tylko i wyłącznie twardziele. Zobaczcie, co się dzieje za mną. Tam jest piec opalany węglem drzewnym i tu jest tak gorąco, a oni tu normalnie pracują, jakby była mega klimatyzacja. Dzisiaj jest parę stopni, ale Paweł coś na ten temat może powiedzieć, bo pracował tutaj, kiedy było co? Było prawie 40 na dworze, tak? Kwestia przyzwyczajenia, to tak jest. Wychodzisz na dwór, jest 32 stopnie i uważasz, że jest chłodno. Że jest chłodno, tak. Nie? Jest rześkie powietrze. Tak. Możecie tylko żałować, że tego nie czujecie, co tu pachnie w tej kuchni i możecie tylko żałować, że was nie ma w tej chwili w Szczecinie i nie możecie spróbować. Aczkolwiek ja już zameldowałem się w tym momencie w Szczecinie, że jesteśmy tutaj. Macie ochotę dzisiaj wpaść na dobre steki? Nie tylko dzisiaj. Wpadajcie. Szczecin, ja powiem tak, Gdańsk, Poznań. Mamy pewien problem, tak? Bo dobre steki u nas się skończyły. Zostały tylko te zajebiste. Słuchajcie, wiem, że to nie brzmi skromnie, ale robimy naprawdę. To ja nie powiem wam tylko tyle, nie? Piotruś, my nie robimy najlepszych steków na świecie. My robimy najlepiej, jak potrafimy. I to jest najważniejsze. My nigdzie nie reklamujemy się, że robimy najlepsze steki na świecie. Każdy ma prawo do swojego smaku, do swojego upodobania i tak dalej. Robimy najlepiej, jak potrafimy. Jeżeli to smakuje naszym gościom, super. Jeżeli nie, będziemy zmieniać. Nasze restauracje zbudowali goście, tak? Dokładnie. Bo przychodząc, sugerowali, chcę tak. Pierwsze steki, które wychodziły na tych brytfankach i wychodziły na czerwonej cebuli. Okej. Drogi produkt, rozgotowywał się szybciutko, ciapa się robiła. Przyszedł jeden pan i poprosił o białą cebulę. Zrobiliśmy na białej cebuli, zobaczyliśmy, że to świetnie współgra z naszymi stekami, tak? Następnym razem tego pana zobaczyliśmy chyba po 8 czy 9 miesiącach. Przyszedł i dostał na białej cebuli. Powiedział, świetnie, że pamiętaliście, że na białej cebuli. Ja mówię, proszę pana, ja pana nie pamiętam. To chodzi o to, że my od tego czasu robimy, bo jest taniej. I on był z tego bardzo dumny, że wniósł coś do naszego. Ale tak naprawdę to każdy gość, który przychodzi do nas i cokolwiek nam zwraca uwagę, mówi, my oczywiście sprawdzamy to tak na sobie, na początku, jak to ma wychodzić, jak to będzie. I jeżeli zgodzimy się po prostu z tymi sugestiami, po prostu wprowadzamy je, tak? Okej. Okay. Ktoś tu kiedyś zaszczepił steki na białej cebuli. Ja dziś wniosłem ze sobą chorizo z leśniczówki. Być może już niedługo będzie kawał mięsa ze skwarkami z chorizo albo z tłuszczem wytopionym. Wszystko w inwencji Piotra. Chyba inwencji już, prawda? Piotra. Lubisz taki, że jak jest pod zębem troszeczkę mięsko czuć? Dokładnie. Ty mnie nie pytaj. Nie lubię pianki, tak? Nie. Bo bardzo często goście chcą, żeby to zrobić z tego piankę. Lubię. Przepraszamy się, udam. I teraz jest szansa, słuchajcie, żeby to zjeść samemu, póki go nie... Jest, delikatnie. Już jest. Oliwa z oliwek, nie. To jest oliwa z oliwek, tak? Nie dajemy żadnej wody, żadnych takich rzeczy. Oliwa z oliwek naprawdę robi swoją robotę. Pięknie. Tym wszystkim. Mamy tutaj specjalistkę od Tatarów naszych. Pani Nataszo! Pani Natasza jest smakoszem tak. Tatarów? Nie, pani Natasza jest specjalistką od robienia Tatarów u nas i robił kupę lat te Tatary. Jak najbardziej. Czy mogę prosić o cebulkę i ogóreczka? Słuchajcie, powiem wam tak. Nietypowy człowiek, nietypowe miejsce. Szalony człowiek, szalone miejsce. Szalona, dzika kuchnia. Takie rzeczy dziś w Szczecinie. Ja myślę, że tu nie trzeba jakichś rekomendacji. Tu nie trzeba jakichś zaproszeń, żebyście specjalnie przyszli i zjedli. Ja wam powiem tak. Rzadko mi się zdarza, żeby przed przygotowaniem potrawy
już widzieć, że będzie pyszna. Ale w tym miejscu, w tym czasie, z tym tatarem, ja już nie mogę wytrzymać. A w piecu nadal gorąco. No i słuchajcie, patrzcie, wjechała cebula. Wjechają ogórki. I bardzo, bardzo ważne, cebula nie może być przed chwileczką posiekana, tak? Ona musi być tak, jak czujesz, ona lekko wygazowana. Wygazowana, ona idealnie, ona po prostu w momencie, kiedy ona już gazuje, ona automatycznie naprawdę świetnie nam podnosi walory smakowe. Wiesz, co ja czasami tak? robię? Znaczy, to moja żona mnie tego nauczyła. Po posiekanej cebuli posypuję solą i zostawiam trochę, żeby ona taka właśnie, tak jak mówisz, żeby ona się rozgazowała. Ona wtedy zresztą jest... z czosnkiem podobnie robimy. Ciach. Zwykła foremka do ciastek. I teraz tak. powinienem coś powiedzieć, ale słuchajcie, moje kubki smakowe już zaczynają szaleć, mimo że jeszcze nie spróbowałem. Ja już dostaję generalnie ślinotoku, więc przestanę mówić, zaczynam obserwować. Ja. Bałaganie, niestety. Bo tak to jest, jak sobie chcę dokładnie coś zrobić, to w tym momencie najmniej mu wychodzi. Jak... Słuchajcie, nie pomyślałbym, żeby układając tatara, żeby robiąc tatara, robić go warstwowo i używać do tego foremki od ciastek w kształcie serduszka. A powiedz mi, dlaczego tak robię? Co robisz zawsze, jak dostaniesz tatara? Mieszasz go, prawda? Go, tak. Dokładnie. A w tym momencie, po pierwsze, już soki z cebuli, z ogóreczków ładnie wchodzą nam w mięso no. i to mięso już zaczyna pracować. To wszystko już się zaczyna kunia ze sobą przegryzać, jak to mówił mój tata. I stąd właśnie ten pomysł z tymi... Z Aha. tymi warstwami, tak? Jest też tego typu, że, też sprawa, że zanim doniesiemy tego tatara po prostu do gościa, no to on już cały czas, każda minuta, która on jest z nami, no. tak on pracuje, tak? Słuchajcie, mógłbym tego tatara już zacząć podsumowywać tak, że z miłości do mięsa powstał właśnie ten tatar, bo i to serduszko, i to wszystko, co się tam dzieje. Kurde, ja nie mogę nic mówić, mi już, gdybyście widzieli jakąś tutaj wylatującą ślinę, to nie znaczy, że ja się wściekam, tylko ja po prostu dostaję ślinotoku, nie? Ciach. Ale powiem ci, grzeje po plecach. Tak. Grzeje, czuć, nie jest... Czuć, prawda? Tak, czuć tą temperaturę, ale czuć też te zapachy, które tu są w tej kuchni. Czuć zapach tego mięsa. Nie wiem, czy... Poczekaj, Piotr, nie wiem, czy widzieliście, ale to może jeszcze zaraz zobaczycie. Tu Piotr ma normalnie takie lodówki a la dojrzewalnie. I tam dojrzewa przepyszne mięso na wasze steki. Na moje steki, na mojego steka. Oprócz tego, oprócz dzisiejszej dziczyzny. Ale tatarem to mnie zaskoczył. O! Pospieszyłem. Nic się nie stało. Tak, oliwki też sprowadzamy z Hiszpanii, z Grecji. Nie bawimy się niestety w te takie pospolite, tylko że no, to są pastewne najczęściej. Takie pospolite oliwki nie są jadalne. Tak? Super. Nie wiem, czy chcesz. Ja polecam ci do dziczyzny sos balsamico. Tak? Dokładnie. Sos, tak? Naprawdę. Świetnie współgra ze słodkością polędwicy i tak dalej, także zobaczysz sobie. Tak, bo sos balsamiczny jest taki słodkawy, tak, nie? Tak, dokładnie. Jak będziesz, oczywiście sam sobie zdecydujesz, ile będziesz chciał tego sosu, tak? Nie będę za ciebie decydował, żadnych esów, floresów i tak dalej na tym, bo to nie ma sensu. Jeszcze ozdóbka. Słuchajcie, widzicie to? Zaczęliśmy rozmawiać o dzikim mięsie, zaczęliśmy gadać o stekach. Miały być steki, a wyszło jak zwykle, czyli... A jest na zimno, jest stek na zimno. Jest stek na zimno, czyli wyszedł tatar. Ja mam to zjeść? Ja nie wiem, czy wyszedł. A ja? Ja jestem jak dobry dealer, nie ruszam tego, czym handluję. chyba w Szczecinie zagoszczę dłużej. Tylko oczywiście... Jezu. Dobra. Dopiekane u nas Dobra, tutaj to, na kuchni. To ja w takim razie nie zawracam już Piotr głowy. Ja, nie, może tu spróbować. Śmiało. Nie będę jest? Odchodził. Ja przez chwilę chciałem iść gdzie indziej, ale tylko dajcie mi kawałek jakiegoś sztućca.
słuchajcie, balsamico pachnie obłędnie. Leję mniej więcej tyle, ile zawsze lałbym w domu. Jezu, słuchajcie. Dobra. Nie mieszam tego nie wiadomo jak mocno. Powinienem powiedzieć coś w tym momencie, ale powiem wam tylko tyle. Szkoda czasu na czcze gadanie. Lepiej zjeść tatara. Działamy dzisiaj z polędwicą, z jelenia, tak? Będziemy robili z niej steki i teraz tak, będziemy robić te steki troszeczkę tak po mojemu, tak? Ja rozumiem, że dużo osób to, jak robi steki, to klarowane masełko, jakieś tam oliwki, kombinacje. Nie, my robimy steki na łoju wołowym. Karmelizujemy mięso, bo na tym polega właśnie jakby pierwsze etap obróbki tego mięsa. Karmelizujemy to mięsko na łoju wołowym. Dlaczego? Dlatego łój wołowy nie przynosi nam tego smaku, nie zabiera nam tego smaku właściwego mięsa, czy na przykład tutaj dziczyzny w tym przypadku, albo na przykład czegoś innego, bo to jest rafinowany łój. Tak samo robimy na tym frytki belgijskie, robimy krążki cebulowe. Nie czuć w naszych restauracjach po prostu tego łoju, tej wszędobylskiej tak zwanej frytury, tak? Grubość steka. Około 3 palców, tak? Żeby był, możemy takie zrobić, tak? To będą wstępne, to będą nasze steki, tak? Bo będziemy tutaj, mamy na sali tak samo dzieci, zrobimy dzisiaj też talarki. Talarki robimy cieńsze. Dzieci najczęściej lubią mięso takie bardziej wysmażone, więc łatwiej nam będzie po prostu, nie przegrzewając tego mięsa, zrobić talarki. Paweł nam tutaj przygotował już odpowiednią temperaturę, bo pamiętajcie, temperatura jest podstawą. Pierwszy strzał, tak zwane pierwsze zamknięcie tego mięsa musi być naprawdę na wysokiej temperaturze. Przymknąć piec. Nasz piec jest jak kominek domowy, tak? Czyli jak w domowym kominku. Musimy odpowiedni cuk uzyskać, żeby uzyskać temperaturę. Nie będzie odpowiedniego cuku, nie będzie odpowiedniego topowu tlenu, nie będzie wysokiej temperatury, bo się przygnusi piec. Dopóki mięso skwierczy głośno wam na tym łoju wołowym, na tej patelni waszej, czy ewentualnie nawet na grillu, to w tym momencie mięso jest jeszcze w środku wilgotne, no wypuszcza dopiero te swoje stoki. Nie ma czegoś takiego jak czas, tak, że robimy na czas 3 minuty, 4 minuty, to jest orientacyjne wszystko. Tak naprawdę, słuchając mięsa, będziecie wiedzieli, czy ono jest medium rare, rare, czy już jest medium, albo nawet wyżej, czego nie polecam bardzo. Musimy teraz chwilę poczekać, tak? Za chwileczkę wam pokażemy dalej, co się będzie działo. Tak? Znaczy ja bym, powiem ci tak, Piotr, ja bym, myślę, że ja mogę skończyć nie? jako ostatni, proszę, a wolałbym, ja bym... żeby najpierw goście spróbowali. No się spróbujemy. Chciałbym, żebyś zobaczył, proszę. Ja! Proszę. A goście dostaną swoje. No. Ty się tutaj baw, ja idę do gości. To ty idź do gości. No. A ty się baw. A może nasz operator też pójdzie zobaczyć, co tam goście, a ja sobie zjem. Moi drodzy, tak, dla dzieci tutaj talarki, tak? Z polędwiczki. A dla was polędwiczka. No i bawcie się dobrze. Bez dodatków specjalnie, bo chciałbym, żebyście spróbowali po prostu, żeby to było tak. Szparagi to jest tylko bardziej ozdoba. Pachnie nieziemsko. Co zawsze robię, jak jest dobre danie?
robię zdjęcie, ja wiem. Piotr mi powiedział odnośnie zdjęć steków na kamieniach. Jedną ważną rzecz, jak zamawiacie steka krwistego i jest na gorącym kamieniu, to nie róbcie zdjęcia, tylko jedzcie, bo on potem będzie jak podeszwa. Mój jest idealny. Nie omieszkam zrobić zdjęcia. I jeszcze tak. I wiem, że możecie powiedzieć, że bierzcie chłopie w końcu za jedzenie, a nie tu zajmujesz się pierdołami. Mam kawałek noża, jak jeszcze ktoś by mi pomógł z widelcem. Mogę? Pomogłem sobie sam. To co? To co? Próbujemy? Uwaga, uwaga. Jest, jest przepiękny. Jest, no jest taki jak lubię, no i znowu możecie powiedzieć, że cukruję, że wymyślam. Wiecie jak to pachnie? To pachnie lasem. Jak? Za szybko przyszedłeś. No. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że ten stek jest... Po pierwsze jest smaczny, bo mięso jest dobre. Ale po drugie jest tak zrobiony, że on... On się nie ciągnie. To nie, no, jest... nie może się ciągnąć, bo będzie się... Czasami jest tak, że zamawiając już steki, dostaje się steka w miarę dobrze wysmażonego, tak jak się chce, a on nie jest taki. I nie, nie miej pretensji do kucharza. Ja powiem ci dlaczego. Mów. Bo to nie jest wina kucharza, tylko to jest wina mięsa. Bo jeżeli jesteś raczony mięsem z krów mlecznych, po prostu, które udaje tylko steki, to jest grillowana wołowina, ono będzie się ciągnęło zawsze. Mięso stekowe, czyli mięso z bydła mięsnego, ale ten poziom wyższy, prawda? Herefordy, Red Angusy, Black Angusy, te mięsa nie mają prawa się ciągnąć. Nie można go zrobić tak, żeby on się ciągnął. On może być twardy, bo go na przykład przesmażysz, ale nie chodzi o ciągnięcie. Nie ma czegoś takiego jak ciągnięcie się mięsa stekowego. No właśnie. To jest, nie jest mięso stekowe, tak? Chciałbym zadać Ci jedno ważne pytanie. Ile powinien kosztować taki prawdziwy, dobry stek w restauracji? Moim zdaniem prawdziwy, dobry stek w restauracji od 26-7 zł za 100 gram do 35. Wszystko zależy od tego, czy to będzie Porterhouse, czy to będzie T-Bone, czy to będzie Tomahawk, czy to będzie po prostu antrykot rozbew z kością bez. Ja na przykład jestem zwolennikiem z antrykotu z kością, tak? Ja uwielbiam, tak? Kość dla mnie to jest nośnik smaku. Nie próbujesz? No przecież spróbowałem. Nawet nie zauważyłem, jak Ci zjadłem. A, rzeczywiście, to był... No, tu był jeszcze kawałek. Był jeszcze kawałek. Nie upadł. Dla mnie jest taki, smak naprawdę dobrej dziczyzny. Ja to nazywam smakiem lasu, że czuję las, czuję ten wiatr, czuję, że to mięso jest takie wybiegane. Inaczej smakuje stek na przykład... Hodowlany w Danieli, tak. Ja powiem Ci, że wyczuwa to tak samo. Inny gatunek mięsa, to mięso jest całkowicie inne. Zgodzę się z Tobą, to jest tak samo jak z jagnięciną, tak? Masz dobrą jagnięcinę albo jagnięcinę kiepską, nie masz pośredniej, prawda? No słuchajcie, no co tu więcej gadać? Robimy dalej. Trzeba jeść, robić dalej, bo tatar pierwsza klasa, stek, rewelacja. Co jeszcze Piotr ma w zanadrzu? Co kryje się w jego głowie, w jego kuchni? Czym nas uraczy? Może zobaczymy. Whisky. Ale się śmiejesz? Słuchajcie, zobacz, to są prawdziwi faceci. Weź, zrób polędwicę z tego, zamoc ją w whiskeju, nawet nie whisky, no. Whiskeju, na dwa tygodnie i dopiero później jest. I zobaczysz. Zdaję sobie sprawę. Tylko nie możesz jeść za bardzo blue, prawda? Bo wtedy ten, nie można prowadzić samochodu. Nie można. Miałem kolegę, któremu pół kilo robiłem w ten sposób, pół roku czekało na niego, tylko nie jedzicie z niego, tylko zwykłe ipy. No i przyjechał i zjadł to całe te pół kilo. No już niestety musiał zostać w Poznaniu. Na pół kilo takiego mięsa ile takiego whisky trzeba wlać? Whisky, no ja wiem, to 40, setkę. To wszystko zależy od tego, jak długo chcemy trzymać, ale to trzeba przepakowywać. Nie można tego trzymać cały czas tym samym. Trzeba postawić na przykład po dwóch tygodniach zmienić to wakum, tak dalej, żeby wszystko zrobić. No i musi być w niskiej temperaturze na stopę. Okej, fajnie. Ale fajnie wchodzi, rozbija strukturę mięsa naprawdę mega. Takie rzeczy też można robić. Dobra, jak zwykle, zabieram to gdzieś tutaj na bok. Może jeszcze kogoś poczęstuję kawałkiem na próbę. A to jeszcze mamy, spokojnie. I zobaczymy, co tam Piotr będzie dziubał dalej. Znaczy co, to co nam przyniosłeś, tak? No trochę. A później pójdziemy po prostu w wołowinę. Dzień dobry, ja pozwolę sobie usiąść z boku. Ja mam takie pytanie. Mieliście Państwo tutaj, jesteście Państwo w ogóle z dziećmi na stekach. Jedliście steki z polędwicy z jelenia. Jak smakowały?
Rewelacja. Rewelacja? Czy jest ta różnica między jeleniem a innym mięsem? Na pewno jest, no, jeżeli chodzi o smak, jeżeli chodzi o zapach, jeżeli chodzi o, ogólnie o, myślę, że konsystencję mięsa, no jest na pewno różnica. Jest no, różnica. Nawet w polędwicy, no, da się rozpoznać polędwicę wołową i polędwicę z jelenia. Okej, okay. Słuchajcie, ja wam powiem tylko tyle, dwójka małych dzieci, już może można powiedzieć nie aż tak małych, ale jedliście mięsko? Tak. Smakowało? No. Słuchajcie, najfajniejszą rzeczą jest to, że ten tutaj mały obywatel, bo tak trzeba było powiedzieć, powiedział mi poza kamerą, że on by chciał mieć u siebie owce po to, żeby mieć własne mięso. I to jest, słuchajcie, najfajniejsze w takim podejściu, bo dzieci wiedzą, skąd się bierze mięso. Idziemy z dzieckiem na steka i to dziecko wie, że ten stek nie jest z jakiegoś tam sklepu, tylko pochodzi pochodzenia naturalnego. Dobrze, nie zawracam głowy, bo widzę, że już talerze puste, cieszę się, że smakowało. Zresztą, jak większość osób mówi, wewilu musi smakować, więc... Dokładnie, musi. No to już od zawsze przychodzi. A jeszcze a propos właśnie jedzenia i dzieci, my się naprawdę staramy świadomo dzieci wychowywać. Nie jemy mięsa dużo, a jeżeli jemy mięso, to jemy mięso dobre. Także A te też... owce w ogóle, syn wspomniał o tych owcach, bo był taki pomysł w pewnym momencie, żeby mieć swoje owce. Mieszkamy na wsi. Na wsi mieszkamy, żeby mieć kilka swoich owiec i pod kątem właśnie mięsa. No widzicie, no tak to jest. To ja mam podobnie, też z dużego miasta wyprowadziłem się na wieś. W momencie, jak wyprowadziłem się na wieś, zacząłem polować i sam zacząłem pozyskiwać właśnie tego typu mięso. Nie przeszkadzam, jeszcze raz bardzo dziękuję. Cieszę się, że smakowało i idę zobaczyć, co tam Piotr pichci dalej na kuchni. Kość jest idealnie, jeżeli chodzi o długość, tak? Bo bardzo często przychodzą do nas takie kości, już niestety już przeginają. No, ta kość jest idealna, jeżeli chodzi o to. I tutaj mówię, też koledze mówiłem, że bo wyciągnij, żeby to poleżało trochę. No, nie możemy robić czegoś takiego, że wyciągamy mięso i leży i czeka, a jak gość nie przyjdzie, no właśnie. To co wtedy? Dlatego my mamy patent na to, przypominam, jestem technik mechanik silników spalinowych, mamy patent na to, żeby to mięso jakby wyrównać tą temperaturę z tym, co potrzebujemy, ale to zaraz chwileczkę pokażemy. W międzyczasie zrobimy wasze białe kiełbaski, tak? Tak jest. Powiem szczerze, nigdy jeszcze białej kiełbasy z dziczyzny nie jadłem. Naprawdę? Nie, naprawdę. Żebym wiedział, przywiózłbym ci kaszankę z dzika. A kaszankę, tak, kaszankę oczywiście, jak najbardziej. Nawet kaszankę mieliśmy w tamtym roku. Działaliśmy nawet dużo tej kaszanki, mieliśmy nawet to w karcie, tak? Bardzo fajnie wychodziła. Ale kaszankę z dzika? Tak. Super. Tak, to też jeszcze się tam nie rozleciała, ale... żeby temperatura weszła, no bo bardzo często czemu nacinamy? Po to, żeby z zewnątrz się nie spaliła, żeby temperatura ładnie nam weszła. Żeby szybciej się zagrzało, dokładnie. Żeby nie wysmażać tego, no bo nie wiemy, w każdym mięsie tłuszcz jest nośnikiem smaku, ale jeżeli wysmażymy ten tłuszcz całkowicie, to już nic nie będzie z tego, tak? Nie będzie smaku, tylko będą wióry, tak. Dokładnie. Przypomnij mi, jak będziesz wyjeżdżał, żebym ci, tobie też, operator ładowarki, żebym tak samo wrzucił wam jeszcze na próbę nasze kiełbaski wołowe, które robimy sami, z tego mięsa, które filmowałeś w szafach. Aha. No słuchajcie. Zobaczysz. Tak to, kiełbasa wołowa jest czysta kiełbasa wołowa. Niektórzy narzekają, że jest przez to sucha, ale ja chciałem zachować to po prostu, ten smak tej wołowiny, tak? Nie mieszać z tego z gęsiną i tak dalej, bo miałem tam propozycję, koledzy kucharze mi tam podpowiadali, wrzuć gęsinę, będzie bardziej soczysta. Nie, my wrzucamy tłuszcz na przykład z rozbefu, który ściągamy tą czapę, to wszystko, tą łatę tłuszczu, wrzucamy ją po prostu do tego do kiełbasy i naprawdę robi robotę. Ja ci powiem też jestem zwolennikiem niemieszania. Często jest tak, że myśliwi, jak już upolują coś, to sami robią wyroby. Robią kiełbasy, robią inne rzeczy. I bardzo często wszyscy mówią, no może nie wszyscy, nie chciałbym tutaj... generalizować. Tak, dokładnie. Czasami jest tak, że myśliwi mówi, a no to dobra, to dodamy do tej kiełbasy trochę tłuszczu tam ze świni. Tak. Ja jestem daleki od tego. Bardzo. Jeżeli dzikie, to dzikie. Tak, i tyle. Czasami zdarza mi się, że jeżeli mam trochę tłuszczu na przykład z jelenia, to rzeczywiście mogę go tam dodać, tak. Ale to jest nadal dziczyzna. Tak, ale to jest nadal dziczyzna. Nie mieszam. Ja tak samo jestem daleki od tego, żeby właśnie dorzucać. Mówię, żeby coś dominowało mi nad czymś, tak? Bo to nie na tym to polega. Nawet jeżeli robimy burgery, bo robimy burgery też z tego mięsa, które mamy w dojrzewalniach, to co nam zostaje, okrawy wszystkie wykorzystujemy.
dodajemy po prostu do świeżego mięsa, mieszamy ze świeżym mięsem i robimy z tego burgery. To tak samo w takich proporcjach, żeby to nie dominowało, tak? No to ma być to wołowina, bo jeżeli się zrobi na przykład za dużo i te proporcje się pokrzani, to, to niestety przestaje być to już naprawdę smaczne, tak? Bo to już jest wtedy ten dominujący smak tego dojrzewającego mięsa, zabija nam wszystko, tak? Jest tylko i wyłącznie wtedy zapach skarpetek, tak? A nie na tym to polega. Dokładnie, nie na tym to polega, żeby jeść coś, co ma zapach skarpety. Powiem wam tylko tyle, jak jesteśmy przy skarpetach, tu trzeba być chyba w sandałach i na boso, bo jest już taki upał. Na boso jest tragedia. Ale po nim w ogóle nie widać, słuchajcie, ja już mam tu pierwsze oznaki potu. Ale wiesz, po co są zmarszczki u faceta na czole? Żeby odprowadzały pot. Dokładnie, to są rynny tak zwane, tak. Okej, okay, w porządku. Czyli jak spotkam na swojej drodze faceta, który jest troszkę pomarszczony, to znaczy, że jest kucharzem. No kucharzem, że po prostu facet myśli, tak, przede wszystkim. No bo ja znałem taki kiedyś dowcip, ktoś mi opowiadał ze zmarszczkami, że jak wchodziła kobieta do domu, mówiła do faceta, gdzie są pieniądze, on robiła kombinę, jaką pieniądze i tam te zmarszczki jakoś inaczej się układały. Ale kombinował, myślał. Kombinował, a w sumie tak, kombinował, myślał i... Tak. Dobrze, teraz będziemy bawili się tutaj, za naszymi plecami będzie pracowało to. Aha. Paweł, mogę prosić o palnik? A jest, dobra. Zaraz ja rozpocznę. Słuchajcie, i tu się zacznie teraz ogień, nie? Weźmiemy szczypce Pawła w krótsze, tak? I teraz tak, słuchajcie. Często się spotykacie z tym, że musicie steka wyciągnąć z lodówki i zrobić go szybko dla gości, tak? No jak go zrobić, jak on wychodzi z lodówki, ma 2 stopnie, a goście czekają i są głodni, tak? Jak to mówią Indianie, to dam, tak? Mamy palnik, który ma 1400-1200 stopni. Opalamy mięso. Aha. Tak? Ale dajemy mu temperaturę. Na początek musimy zamknąć kosz przede wszystkim, żeby nam nie wychodził szpik kostny w momencie, kiedy później to wrzucimy do pieca. Oczywiście nie możemy spalić kości, żeby nam nie wyszło tak zwane krematorium. Kość ma być opalona, ale nie spalona. Tu? No właśnie, bo coś. Z tymi palnikami jest różnie. I też często się spotykam z tym, że o, gaz, bo to jest niezdrowe i tak dalej. Moi drodzy, czym to się różni od gazu na waszych grillach gazowych? Niczym, a nawet lepiej. Tutaj się dokładnie ten gaz spala niż na tym grillu gazowym. Paweł, mogę cię prosić, pokaż dalej, przejmij, ja przejmę tamte, tak? Ja przejmę te kiełbaski. Dobrze, że jest Paweł, bo gdybym ja to przejął, to pewnie bym go spalił. To zaraz wydechnę, jarałaś. Mogłoby tak być. O, ja to nie wiem, to jest kaszanka. To dałem kaszankę tak. Dałeś. Mój drogi, czemu nie powiedziałeś? No. Byłem pewny, że to kiełbasa. Nie, to jest kaszanka. Słuchajcie, inaczej byśmy ją zrobili, bo byśmy ją tak od razu na cebulce. Nie czytamy etykiet. Ja nie wziąłem okularów, przykro mi bardzo, jestem usprawiedliwy. A ja nie popatrzyłem, a biała kiełbaska jest w wydaniu ślimaka. No, ale to nic. Rozmawialiśmy coś o kaszance, coś mi nie pasowało, dlatego się zapytałem, czy to jest biała kiełbasa. Ale mamy za to kaszankę. Tak. I czasami tak jest, że człowiek podpadnie, nie? Konrad, ty to obserwuj, bo masz... Jest. Nie wiem, macie Konrada, który będzie obsługiwał naszego food trucka. To jest kierownik food trucka w tej chwili awansował. To się zaczyna, nie? Zaczęło się delikatnie w kuchni od Tatara, a zaraz może się skończyć tak, że z Konradem skończymy na food trucku gdzieś w Polsce. Opalanie mięsa ma takie zadanie. Nie, tu nie chodzi o zamykanie tego mięsa, tak? Nie zależy nam na zamknięciu. Ono się zamknie w piecu. Zamkniemy to w łoju wołowym i tak dalej. Nie ma problemu. Tylko chodzi o to, żeby wyrównać temperaturę. Osoba z większym brzuszkiem, bardziej otyła, jak wejdzie do wody, dłużej w niej wytrzyma w zimnej wodzie, tak? Oczywiście. Chudy, tak jak na przykład. Nie ma. O, jak Konrad, on zmarznie bardzo szybko, tak? W tej wodzie. I tak samo tutaj mamy tą sytuację, tak? Musimy nagrzać tłuszcz. Nie spalić go, ale nagrzać, żeby on się zaczął gotować, tak jak Paweł tutaj w tej chwili robi. Aha. Gdzie po prostu Paweł przesunął palnik tutaj na to. Aha. Zabierz. Tutaj w tym momencie, widzicie, on się gotuje ten tłuszcz. Tak. I on ma się gotować. On ma się cały czas gotować, żeby po prostu nam wchodził w ten w mięso. W momencie, kiedy opalimy kość odpowiednio, szpik kostny, kość ma dziurki, tak? Szpik kostny wchodzi nam w mięso. Zmienia smak tego mięsa. Mamy tutaj dostawcę, który będzie próbował, zobaczy, że jest całkiem inny smak z tego steka niż to, co wcześniej było do tego, tak? Piotr, chodź tu do nas, żebyśmy ciebie też ujęli. Powiedz mi jedną rzecz, bo zaczynam być coraz bardziej ciekawy,
tej właśnie techniki z tym opalaniem. No. Czy ja takiego steka z jelenia też mógłbym Mógłbyś, ale wiesz, kiedy w domu robisz na przykład na patelni, nie masz ognia, nie masz grilla, no chcesz zrobić steka. Czyli większość z nas robi na patelni w domu. Pniemy mięso w ten sposób. Dokładnie. Czyli końcówki włókien, jeżeli przypalisz palnikiem, tak? Zamknę je. Nie. Nadasz im smak palonego mięsa. To, co uzyskujemy na grillu. Nie ma tego. Nigdy nie. My pierwszą restaurację, którą mieliśmy ze stekami, otworzyliśmy tutaj w Szczecinie, na Wojska Polskiego 4, mieliśmy do dyspozycji dwa opiekacze elektryczne, plus, to były dwie, takie te zirmany, plus piec elektryczny do pizzy. W piecu wygrzewaliśmy brytwanki z cebulką, tak jak robimy teraz to tutaj, tak? A na grillu, na zirmanie, żeśmy opiekali po prostu mięso. No ale żeby uzyskać smak tego mięsa, takiego jak powinien być na grillu, używaliśmy palników. Wtedy powstały właśnie nasze palniki. I w ten sposób, mówię, oszukujemy kubki smakowe nasze, tak? No, dokładnie. A jak robimy to na desce, nasze deski, które były naprawdę jeszcze ze starego miejsca, one są czarne, są spalone, totalnie są... Ja widziałem taką proszę. Jedną deskę. To jest właśnie, to jest deska, na której opalamy mięsa tutaj i opalaliśmy. I ona, to jest dębowa decha, palony dąb, wchodzi tak samo w smak. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, ja już wiem, co zrobię w domu, jak tylko zajadę. Kupię palnik. Powiem ci tak, palnik mam, bo ja takiego palnika używam do rozpalenia pieca takiego. Tak, tak, mam piec w formie takiego pieca chlebowego, więc rozpalam takim palnikiem, ale mam też takie deski dębowe, już wiem, co teraz zrobię. Lekko przehebluję i zaczynam je opalać po to, żeby móc na nich robić steki. No. Żeby tylko nie miały, żeby się całe kontakt, życie. Nie wiem, żeby nie miały kontaktu po prostu z jakimiś chemią, tak, z jakimiś olejami, tłuszczami takimi, które są po prostu przemysłowe, tak? Jasne. Bo spożywcze jak najbardziej. Musisz tą deskę zaoleić, oczywiście, żeby ona po prostu nie chłonęła tego socza, tego wszystkiego, co mamy, tak? I teraz, moi drodzy, tu mamy płytę. Ja się przesuwam, żebyście zobaczyli płytę. Tak. Podkręcimy trochę temperaturę na tym. Będziemy na płycie jakby działali z tym stekiem, tak? Jeszcze tak nie było, żeby w tak krótkim czasie degustować kolejne danie. Był tatar, był stek i jest teraz kaszanka. Tam kolejny stek się piecze. Piotr, próbowałeś kaszanki? Powiem wam tylko tyle. Jak w logo leśniczówki. Tradycja i natura. Kaszanka. Nic dodać, nic ująć. Moim zdaniem kaszanka jest, kurde, dla mnie produktem takim grillowym numer jeden, nie? Możemy robić świetne steki, możemy robić świetne inne rzeczy na grillu, ale któż z nas na grillu nie jadł kaszanki? Chyba większość. Większość nie jadła? No chyba większość jadła. No to mówisz, któż nie jadł, no. Semantyka. Semantyka. Fajna. Ja jem kaszankę z leśniczówki któryś raz, ale... Wiem, ci dobra ta biała kiełbasa. Nie czytamy etykiet, czasami idzie szybko. Chodź, spróbuj. Zobacz, co się dzieje? No. Mamy chipsy, dlatego to ponacinałem, żeby temperatura weszła. Tak samo jak nacinaliśmy tą kaszankę, która udawała białą kiełbasę. Tak samo tutaj. Nacinając delikatnie ten tłuszczyk, tak? Nawet dochodząc delikatnie już do mięsa, tworzymy po prostu chipsy. Inaczej ta cała część zwinęłaby nam to mięso po prostu w drugą stronę. Świetnie. Tak? Dobrze, teraz idziemy do pieca. Na razie na ogień, później lekko na popoku. Zobacz, zwróćcie uwagę, że po prostu mamy dwie strefy, tak? Mamy strefę taką, która jest bez ognia i mamy strefę z ogniem, tak? Gdzie jest wysoka temperatura, ale tutaj są niższe temperatury, przy których możemy bezpośrednio sobie fajnie to wszystko robić. Mimo tego, że ten stek tam dostaje ognia, nim się nic nie dzieje. Znaczy nie, no dzieje się. On się w tej chwili nam lekko nadpala, tak? Elegancki. Wszystkie te elementy właśnie one się robią, łapią smak i tak dalej, a później on będzie się wygrzewał. No. I teraz tak, to jest 1,5 kg mięsa prawie, tak? Teoretycznie powinniśmy to 1,5 godziny robić. Okej. W 15 minutach się zamkniemy z tą naszą technologią. Dlatego u nas po prostu na steki się nie czeka za długo, tak? Słuchajcie, 1,5-godzinny stek, 15 minut, ja mam jeszcze czas na kaszankę. Mamy dobrą mikrofalę. Tak, mamy, teraz kładziemy go tutaj, tą częścią, która jest bardziej tłusta na razie w stronę ognia, ale jednocześnie tą kością, tą wewnętrzną, żeby wyłapywał temperaturę. Bo jeżeli odwrotnie położymy, to od kości będzie nam dalej surowy, a z tej strony nam się wysmaży.
poczekamy, później odwrócimy drugą stroną, gdzie kość będzie łapała temperaturę i będzie przewodziła nam tą temperaturę po prostu do końca, do środka. Tak. Działamy. No, to działamy. Czekaj, ja się przesunę, żeby nie przeszkadzać. Boisz się noża, mówisz, tak? No nie. Wolałbym, wiesz, wolę patrzeć, jak ty to robisz, bo jednak z tej perspektywy tutaj kamery powiem ci, że o jest. Tak? Tak. O to chodziło? O to. Ciepły w środku. Dobra. No i słuchajcie, Paweł, podaj kamień. I zamiast mówić i wszystko jasne, to można mówić i wszystko smaczne. To co? Kto pierwszy? No kurde, ja to wiesz, dam oczywiście ja z tłuszczem. O ja cię. Próbuj. Zobaczcie, nie, jest nas tu trochę dzisiaj więcej, ale tłuszcz ważną rzeczą jest. O Jezu. Nie ma co kroić, nie? Po prostu się bierze, Paweł, się je. Śmiało. Dawaj. Pawełku. Słuchajcie, róbcie takie rzeczy w domu. Biała kiełbasa, chorizo, kaszanka, dobre dzikie mięso, kawał dobrej wołowiny. To są rzeczy, które warto robić. Jak już jeść, to jeść porządne rzeczy. A jak nie potraficie tego zrobić, to przyjedźcie do Piotra lub do jego którejś restauracji i spróbujcie. Ja powiem, albo do mnie, ty, albo do mnie, do pieca podłóż. Powiem wam tylko tyle. Ja jeszcze będę dzisiaj tutaj próbował Piotra tak bałamucić, żebyśmy coś dobrego wymyślili z naszym chorizo. Zrobimy. Zrobimy, nie? Tak. I jeszcze coś dobrego zjemy. To kolejna potrawa. Nie było jeszcze w naszym odcinku tylu potraw. Alan zrobił nam dwie potrawy, ale my już jesteśmy po trzeciej. I jeszcze jak Piotr... My mamy cały czas jedną. No w sumie tak. Stek z grilla. Stek z grilla. No dwie, no tatar, dobra. No kaszanka. Ale też z grilla była. Aha. Czyli słuchajcie, jak z grilla to jedna potrawa, to się nie liczy. Czyli jesteśmy na dwóch. No dobra, z trzech, bo był jeszcze palnik. Danie z palnika. To jeszcze danie z deski. Tak. Dobra, to co? To my jeszcze pokonsumujemy to machołka. Słuchajcie, zobaczcie. Najlepsze jest przy tym. Najlepsze jest przy tym. Zapomniałem, że to gorący kamień. Co się dzieje? Nie, to z pieca wyszło. Ale dobre. To pa. Widzicie, ja już jestem. Piotr jeszcze lata. O, jesteś. Ja tak przeleziu. Powiem tylko tyle. Tomahawk zjedzony. Brzuszki pełne. W końcu znaleźliśmy białą kiełbasę. Danie za daniem. Znaleźliśmy białą kiełbasę. Mamy też kawałki chorizo. Tak, chorizo tutaj przygotowaliśmy carpaccio, tak? Carpaccio. Uważam, że bardzo fajnie wyszło. Tak? A w ogóle powiedz, jak ci się podoba chorizo? Chorizo? Bardzo ładne. Ładne, nie? Seksowne wręcz. Smaczne? Idę po ten twój ser. No, to nie mój. To z najlepszej owczego miejsca, jakie znam. Słuchajcie, a tu cały czas coś się dzieje. Zabierają pieprz, podkładają pieprz, oddają sól. Pożyczasz. No i mamy bryndzę prosto od Jarka Buczka z Podhala. Jarek, pozdrawiam. Już niedługo, bo w sierpniu wybieram się w wasze tereny, więc na bank. Będę po bryndzę, będę po bruska i parę innych serów, które u was są. Wejdź troszkę, proszę bardzo. Działaj. Zobacz, jak spróbuj. Śmiało, palcami przecież to już. Palcyma. No. No. Robi robotę. Na cholerę parmezan. Słuchajcie, to się tak fajnie lepi, że ciężko mi jest to rozrzucić. Ale fajnie jest czasami zabawić się w pomocnika. Nawet nie pomocnika. Jezu. Działaj. Za duże kawałki kładę? Nie, właśnie dobre. Ma być czuć pod zębem, tak? Słuchajcie, i tak oto ja przyczyniłem się do powstania chociażby jednego Paweł, dania. Spróbuj. Ale ja tu widzę, że dookoła jest tyle ludzi, którzy chcieliby spróbować tak dobrego sera. Zesra. Idziesz częstować? Tak. To weź słoiczek. Dobrze. Dobra.
No nic dodać, nic ująć. Powiem wam tylko tyle. Kiełbasa się piecze. Chorizo zrobione. No i tyle, nie? Myślę, że... Chodź Piotr do nas jeszcze na chwilę. Kiełbasa niech się piecze. Chorizo mamy zrobione, wszystkie dania zrobione. Kiełbasa niech się piecze, nie? Powiem tylko tyle. Dziękuję. Mistrzu. Ja ci powiedziałem. Słuchajcie, ja już temu człowiekowi powiedziałem. Nie jestem mistrzem. Ma trzy fajne restauracje, ale tak naprawdę powinien zacząć od czego innego. Kucharze, mistrzowie grilla, inni fachowcy. Uczcie się od tego człowieka, bo to, co potrafi zrobić z mięsem, nie tylko dzikim, co nam tu dzisiaj pokazał, to jest naprawdę chylę czoła. Ale to jest praktyka, bo pierwsze steki, które robiłem w 2015 roku, testowałem na 10 moich przyjaciołach, tak? Szkoda, że wtedy nie byłem twoim przyjaciołem w ogóle. Szkoda, że wtedy się nie znaliśmy, nie? Dwóch przychodzi, 8 do tej pory się boi. To może dobrze. To może dobrze. Dobrze, że jesteśmy na tym etapie, że znamy się już teraz i mogę przychodzić do ciebie na steki. Jak ich namawiam na steki, to mówią, nie, poczekamy jeszcze trochę. Także. Ja wam powiem, słuchajcie, tylko tyle. Szczecin, Poznań, Gdańsk, a może już niedługo gdzie indziej też w Polsce. W tej chwili już w Zielonej Górze będziecie mogli od lipca skosztować naszych steków. Będzie karta stekowa w Zielonej Górze. Te informacje będą na naszym fanpage'u. Dokładnie. Tak samo restauracja Jabłonna. W Ustroniu Morskim otwiera się bardzo fajna burgerownia pod naszym szyldem, gdzie będą burgery z naszego mięsa, przez nas sezonowanego, dojrzewanego tutaj w naszych szafach. Także naprawdę zapraszam. Będą nasze żebra, będzie czyli konkarne nasze, które próbowałeś. Przepyszne. No, także powiem wam tylko tyle. I pastrami, co nowość, jeszcze nie próbowałeś, ale zaczęliśmy robić w tym tygodniu pastrami. No i gość mnie przegadał. A ja wam powiem tylko tyle. Wszędzie, gdzie logotyp Evila, tam musi być dobre jedzenie. Jeszcze raz, bardzo dziękuję. Ja dziękuję za odwiedzenie. Było mi cholernie miło, a przede wszystkim bardzo smacznie. Dzięki, że byliście. Zapraszamy was na kolejne odcinki Gotuj z leśniczówką i zaglądajcie jak co tydzień w Ademeku Myśliwego. Cześć, do zobaczenia. Dasz bur. Cześć.